what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku Wschodniego Plonu. Witam Was już w nowym roku. Mamy styczeń, 16 stycznia. I dzisiaj zajmę się tematem, o który poproszono mnie już dosyć dawno, ale wciąż o nim pamiętam. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o wadach i zaletach ciągnika, jaki posiadamy, czyli Kubota M7 152 Premium. Myślę, że skoro jesteśmy już w kabinie, nie masz kiedy szczekać. Więc zaczynając od zalet w kabinie, ze względu, że się właśnie w niej znajdujemy, zaletą kabiny jest na pewno jej przestronność, bo jest naprawdę dużą kabiną i łatwość w obsłudze. Możemy naprawdę intuicyjnie wszystko tutaj sobie obsługiwać. Właśnie gdy przysiadamy się z rosyjskich ciągników, czy z białoruskich, jak zwał, tak zwał, jest dosyć duża różnica w tym, jak ciągnik się obsługuje właśnie w tym przypadku japońskiej marki Kubota, a białoruskiej Belarus. Czy Pronar. Chociażby Pronar jest polską firmą obecnie, no, od początku swojego istnienia, tylko że kiedyś składali je na częściach ruskich. No, taka wada Pronara z lata. Nasz jest z 2007 roku, a został zakupiony w 2008 przez nas. Więc mamy tutaj panel. Zaczynając od podłokietnika i tych wszystkich przycisków, myślę, że nie będę Wam opowiadał, który do czego służy, ze względu, że na ten temat jest pełno filmów. Jestem naprawdę zadowolony z faktu, że wszystkie przyciski mamy na tym podłokietniku. Dlatego, że zawsze możemy mieć wszystko pod ręką i nawet w warunkach, gdzie nasza kabina działa w amortyzacji, gdzie to wszystko się bardzo porusza, my mamy tą rękę wciąż stabilną i pewnie naciskamy różne przyciski. Porównując do modelu M7 153, czyli trzeciej generacji tego ciągnika, więcej przycisków jest już tutaj na tym panelu przy prawym błotniku. Kolejną zaletą, jaką zauważymy w kabinie, jest fakt bardzo wygodnego fotela firmy Grammer, który jest tutaj we współpracy z Kubotą, przez co mamy napis Kubota i to jest na duży plus. Wersja premium daje nam to, że ten fotel ma więcej funkcji, a co za tym idzie, jest droższy, no ale jest wygodniejszy i można lepiej dostosować do potrzeb użytkownika. Zaczynając od wad, nie podoba mi się w tym ciągniku to, że gniazdko 12 V mamy w tym miejscu. Jeżeli chodzi o moje korzystanie z tego gniazdka, to korzystam z niego tylko wtedy, jak robię w polu i przykładowo sobie ładuję telefon. I wszystko byłoby fajnie, tylko że kabel muszę prowadzić przez cały tutaj tył, za fotelem i tutaj prosto do uchwytu na telefon. Dużo wygodniej moim zdaniem by było i lepszym rozwiązaniem, jakbyśmy mieli to zasilanie 12 V gdzieś w tym miejscu, w tym obrębie prawego błotnika. A jeżeli nawet by im się dało, to może być i na podłokietniku, bo moglibyśmy sobie schować telefon tutaj. Według mnie nie ma ten ciągnik już więcej walet. Według mnie ten ciągnik już nie ma więcej zalet w kabinie bądź wad, ponieważ on już tak bardziej normowo nie odstaje w środku kabiny. Poza tym faktem początkowym, w którym powiedziałem, że ta kabina jest naprawdę przestronna w porównaniu do Massey czy John Deere'ów. Kabina jest naprawdę duża. Chciałem dodać też do podłokietnika, że podoba mi się to, że przyciski od EHR mamy na joysticku od zmiany biegów, a nie jak zauważyłem u swojego przyjaciela w Massey Fergusonie, jak on ma na boku podłokietnika. Niestety nie wiem, jak to jest w tych nowszych modelach, bo on ma troszeczkę starszego, niewiele lat, ale on ma tutaj z boku i dla mnie to jest wada. Dużo wygodniej jest wtedy, gdy mamy te przyciski na drążku od zmiany biegów. Podoba mi się również to, że mamy monitor LED, to jest chyba LEDowy, i jest on też bardzo intuicyjny, aż się ja odbiłem w monitorze. Kolejną zaletą jest, że posiadamy szyberdach u góry, który w oryginalnej wersji Tura pozwala nam na lepszą widoczność
tego, co się dzieje u góry, w czasie gdy ładujemy materiały na większą wysokość. I według mnie to jest zaleta. Podoba mi się również ta rozpiska tutaj tych wszystkich biegów skrzyni. Niestety nie wiem, jak to jest w innych markach ciągników, czy też takie coś jest, ale uważam, że też posiadają. I to jest bardzo na plus, że można tutaj sobie przeczytać, na którym biegu ile mamy kilometrów na godzinę, żeby sprawniej, szybko dostosować prędkość roboczą do wykonywanej pracy. Mamy tutaj również rozpiskę filtra DPF, co się dzieje podczas każdej funkcji oraz jakie zachodzą wtedy, że tak powiem, sytuacje. I teraz przejdziemy do zewnętrznego oglądu traktora. Przechodząc do zalet na zewnątrz ciągnika, pierwsze co nam się rzuca w oczy to są właśnie koła, które są bardzo szerokie, ale sam ciągnik jest bardzo ogromny w porównaniu. Pamiętam chociażby Case'a o podobnej mocy, bo mamy tutaj koła 540 na 65, rozmiar 28, więc to jest naprawdę kawał opony. Tak samo z tyłu, koło jest chyba nawet wyższe ode mnie. Jestem na równi z kołem, wzrostem. Z tyłu mamy koła 650 na 65, rozmiar 38. I naprawdę są one szerokie i to jest duża zaleta, że mamy lepszy po prostu uciąg w czasie pracy na podmokłym chociażby terenie bardziej. Jak już jesteśmy z tyłu ciągnika, zaletą wersji premium, a także ciągnika Kubota oraz innowacji, jakie tutaj są wprowadzone w porównaniu do ciągników białoruskich, jakie posiadamy, jednego MTZ-a oraz Pronara polskiego, jest to, że dostaliśmy w premium automatyczny zaczep, więc możemy sobie ustawić dyszle w przyczepach na wysokość tego zaczepu i zawsze możemy bez pomocy drugiej osoby szybko zapiąć drugą przyczepę. Wystarczy tylko trochę umiejętności. Bardzo mi się podoba to, że wszystko tutaj możemy nasmarować, żeby nic tu nam nie piszczało. Oraz podoba mi się tutaj, niestety nie pamiętam, jak ten mechanizm się nazywa, ale sobie znajdę tą nazwę i wyświetlę Wam na filmie. Aczkolwiek bardzo mi się podoba, że kiedy opuścimy całego tylnego tuza, ten mechanizm podnosi się do góry. Oczywiście to musimy sobie tu wyregulować na tym łańcuszku. Podnosi on się do góry i pozwala maszynie pływać na boki. Natomiast kiedy podniesiemy tą maszynę, jedna ze stron wchodzi w swoją tą zapadkę i wtedy maszyna nie może już chodzić na boki. Podoba mi się również tutaj to, że nie ma tu pełno okablowania, bynajmniej nie jest to tak widoczne. Bardzo to jest na plus w Kubocie, aczkolwiek wadą, jaką już posiada ten ciągnik, to jest fabrycznie. Nie podoba mi się to, niech wejdę tylko na górę. Nie podoba mi się to, że tutaj przewody od hamulców pneumatycznych ocierały mi o kabinę i po prostu zdzierały farbę, zaraz by się dostawała rdza, no i wiadomo, zaraz się będą robić dziury. Więcej wad nie widzę z tyłu tuza, ani zalet, aczkolwiek możecie ocenić sami, oglądając moje różne filmy, czy praca tym ciągnikiem jest ładna, fajna, ciekawa, wygodna. Po prostu wystarczy, że wejdziecie na mój kanał na YouTube i obejrzycie sobie odcinki związane z Kubotą, ale również zapraszam Was do innych odcinków. Przechodząc znów do przodu, wiele osób zastanawia się nad skrętem tego ciągnika. Mimo wielkich gabarytów spowodowanych szerokimi oponami, ten ciągnik ma bardzo dobry skręt. Pamiętam, była taka sytuacja, zanim jeszcze tura nie mieliśmy, to było na początku lipca zeszłego roku, że tato jechał z dwoma tymi naszymi przyczepami największymi, które posiadamy, i podczas skrętu uchwyt wystający od plandeki zahaczył o drugą przyczepę i pozdzierał nam farbę, co nigdy się nie zdarzyło przy ciągniku Pronar czy MTZ, więc zakręt jest na pewno większy. Jaki jest zakres skrętu, też Wam wyświetlę na spodzie filmu. Aczkolwiek wadą, którą sporządziliśmy sobie sami, jest to, że nie mamy oryginalnego tura, a przez to, że nie jest on oryginalny, nie jest w tym miejscu wyprofilowany, lepiej, bardziej opływowo, co by pozwoliło nam na zachowanie
większego skrętu. Podoba mi się również to, kolejna zaleta, że mamy już w standardzie TUZ-a i uważam, że w każdym ciągniku powinien być w standardzie TUZ, gdyż po każdej pracy możemy tego TUZ-a z obciążnikiem opuścić, przez co on wciąż przez całą noc podczas postoju, przykładowo, nie będzie naciskał na sworzeń przedniego mostu i to po prostu pozwoli nam na dłuższą trwałość tych wszystkich części. Podoba mi się również to, że mimo posiadania dużej ilości chłodnic w tym miejscu, możemy sobie te zaciski podpinać i odchylić te chłodnice do czyszczenia podczas codziennej konserwacji, co jest na duży plus. Wadą natomiast, że w tym miejscu, nawet wam otworzę tutaj specjalnie, żeby pokazać, że jak mamy tutaj ten filtr powietrza, wadą jest to, że tutaj w tym miejscu pod spodem jest wolna przestrzeń, w której się gromadzi bardzo dużo pyłu. Nie wiem, może nawet jak uderzę, zacznie się sypać. No właśnie. I to jest wada, ponieważ nie możemy tego zbytnio rozebrać, a nawet jak czyszczę to powietrzem, to i tak wszystkiego nigdy nie wydmucham i muszę tak stać i klepać w biedę. Dobra, zakładamy osłonę. Również zaletą, której nie posiadają ciągniki białoruskie bądź no głównie białoruskie, nie wiem jak to jest w nowszych modelach, ale w tych starszych, jest wada taka, że ta maska praktycznie wcale się nie podnosi, a tutaj ona jest tak wysoko podniesiona, że bez problemu się zmieścimy nad silnikiem, co ułatwi nam pracę chociażby konserwacyjną, czy w jakiejś tam naprawie, bądź wymianie czujnika. Przechodząc do wady, którą zauważyliśmy już na samym początku używania tego ciągnika, jest to, że w wersji premium mamy oświetlenie LED. No i oświetlenie LED jest akurat zaletą, aczkolwiek oświetlenie LED, jakie nam zamontowano, jest koloru zimnego, białego, a oświetlenie, jakie dano w standardzie, jest żółte. I wypadałoby powymieniać, żeby były wszystkie kolory zimne albo letnie. Ale uważam, że lepszym rozwiązaniem i tańszym w kosztach będzie zmienienie żółtego na zimne, na białe światło. Aczkolwiek to jest taka wada, przy której możemy coś zaradzić. Kolejną zaletą jest to, że w tym modelu posiadamy tylko jeden większy akumulator, a nie jak w większości ciągników, jakie spotykam, dwa akumulatory. Mamy jeden, który pozwala na zasilanie elektryczne całej jednostki i jest to naprawdę w porządku. Kolejną zaletą jest to, że ten ciągnik posiada mniej komputerów sterujących całą maszyną niż model chociażby John Deere'a, który jest w tym samym wyposażeniu. Jeżeli chodzi o zaletę ceny, to cena wersji premium Kuboty jest mniejsza od wersji John Deere'a podobnej, o podobnej wydajności i różnych parametrach, jak posiada nasza Kubota. Podoba mi się również to, no to są rysunki moje, na szybie brudne, bo będę go mył na wiosnę. Kolejną zaletą jest to, że mamy lusterka jak kierowet, chyba tak się nazywa, przez co możemy sobie lepiej zauważyć to, co się dzieje przy kołach oraz w oddali. Jeżeli chodzi o większą jeszcze zaletę, jest to, że ten ciągnik jest bardzo cichy wewnątrz kabiny, aczkolwiek na zewnątrz, gdy będziemy przy tym ciągniku przebywać, bardziej usłyszymy chodzącą suszarkę, ale to dlatego, że chodzi ten wentylator, który jest dość ogromny, kiedy ciągnik się zagrzeje, oraz również zaletą jest to, że kiedy jest zimno, ten wentylator, który tutaj mamy, on nie załącza się, gdy silnik jest zimny, tylko dopiero jak zacznie osiągać odpowiednią temperaturę, załącza się automatycznie. Natomiast wadą tego jest, nie wiem niestety, czy to widać na kamerze, jest to, że mamy takie wolne miejsca przy tych łopatkach i w tych wolnych miejscach bardzo lubi gromadzić się kurz, więc zawsze podczas czyszczenia tego ciągnika powietrzem warto jest sprawdzać te miejsca, bo usuwamy w tym niepotrzebny kurz. Niestety nie wiem, jak to wychodzi innym użytkownikom,
ale podczas ściągania tych osłon bocznych silnika ja miałem spory problem, żeby założyć tą po prawej stronie, tak jak tutaj widać. Nie miałem problemu z górnymi śrubami, tylko tutaj jest taka jedna podła śrubka, gdzieś ich znajdę palcem, o w tym miejscu, i miałem problem ją zakręcić, ale myślę, że to jest kwestia wprawy. Jeżeli chodzi o wady bądź zalety, no to w wersji premium mamy bardziej wydajną pompę. Nie mamy na przykład pompy hydraulicznej zębatkowej, chyba tak, tylko mamy tłoczkową. Oczywiście zaletą jest również to, że mamy skrzynkę na narzędzia oraz możemy jeszcze zmieścić coś pod fotelem czy w podłokietniku. Wadą jest to, że trzeba pokombinować, aby założyć jakąś skrzynkę na do chłodzenia napojów. Będę musiał myśleć coś w tym kierunku, żeby kiedy ciągnik sobie stoi na polu, wiadomo, wtedy klimatyzacja nie działa, to żeby była ta mała skrzyneczka na schłodzone picie. Więcej wad i zalet nie widzę. Nie widzę dlatego, że nie chcę się wypowiadać na temat filtra DPF, ze względu, że to jest norma dzisiejszych ciągników, więc zbyt wiele na to nie można, nie mogę się wypowiedzieć, bo po prostu tak musiało być. Nie odstaje według mnie ten ciągnik bardziej od dzisiejszych innych marek, które produkują ciągniki, bo wiele rzeczy tutaj też normuje Unia Europejska, ale nic na to nie poradzimy jak na razie. To, że mamy dużo filtrów, ja uważam to za zaletę, dlatego że więcej rzeczy zależy od użytkownika i od tego, jakby i od tego, jak dba o ciągnik. Więc to takie ciągniki jak właśnie Kubota, który posiada dużo chłodnic bądź filtrów, trzeba po prostu dbać i wiedzieć, kiedy czyścić te wszystkie elementy, ale to już jest w innym moim filmie. Więc ja chciałbym Wam podziękować za oglądanie. Zrobimy sobie ładniejszy kadr na Kubotę. Ja chciałbym Wam podziękować za oglądanie. Chciałbym Wam życzyć udanego roku 2022. Żeby nawozy staniały przede wszystkim, jeżeli chodzi o branżę rolniczą. Oraz do zobaczenia w kolejnych odcinkach.